Używając kalkulatora znaleźć wartość logarytmu o podstawie S 67 w zaokrągleniu do części tysięcznych. Co to jest za tajemnicza liczba E, która się pojawia w podstawie tego logarytmu? E jest jedną z takich podstawowych stałych, które się pojawiają w matematyce, podobnie jak pi. E jest, podobnie jak pi, również liczbą niewymierną. Jej rozwinięcie dziesiętne zaczyna się od cyfr 2,71 i tak dalej. To rozwinięcie jest nieskończone, jest nieokresowe, jak to dla liczby niewymiernej. No i można liczbę E definiować w równoważny sposób, jako granicę ciągu czy sumę szeregu. No i więcej na ten temat można się dowiedzieć z kursów rachunku różniczkowego i całkowego, gdzie ta liczba odgrywa podstawową rolę. No jedną z definicji może przytoczę, że E to jest na przykład granica takiego ciągu. Przy n dążącym do nieskończoności z 1 dodać 1 n-ta do n-tej. Na przykład to jest jedna z definicji liczby E. No i dlaczego ta liczba jest tak ważna, no to tak jak mówię, to można docenić dopiero jak się pozna trochę rachunek różniczkowy i całkowy. No i również można wtedy docenić, dlaczego ta liczba jest tak przydatna jako podstawa logarytmu. Ponieważ ta liczba jest bardzo naturalną podstawą logarytmu, to nawet przyjęło się nazywać logarytm o podstawie E logarytmem naturalnym. Dlatego w książkach, w zadaniach praktycznie nigdy nie widzimy takiego napisu logarytm o podstawie E z jakiejś liczby X. Dlatego, że na coś takiego wymyślono specjalne oznaczenie. Pisze się, że to jest logarytm naturalny, ln od x. Logarytm naturalny oznacza właśnie logarytm o podstawie e. Tak jak mówiłem, żeby docenić, dlaczego ten logarytm jest rzeczywiście tak naturalny, to trzeba poznać trochę rachunek różniczkowy i całkowy. No a tutaj mamy zadanie, żeby obliczyć wartość tego logarytmu o podstawie e z liczby 67, czyli obliczyć wartość logarytmu naturalnego z liczby 67, przybliżenie do części tysięcznych. No a co to znaczy? Przypomnijmy sobie, co to w ogóle jest logarytm. Żeby obliczyć wartość logarytmu, to znaczy, że szukamy takiego wykładnika, nazwijmy go y, niech to się nazywa y, że e podniesione do tego wykładnika y da nam 67. No dobrze, skoro mamy użyć kalkulatora, to użyjmy kalkulatora. Na kalkulatorze ja mam po prostu taki przycisk ln, który pozwala obliczyć wartość logarytmu naturalnego. Na ogół na kalkulatorze właśnie takim, który w ogóle ma logarytmy, czyli takim graficznym czy naukowym, jaki tutaj mam. Mamy dwa przyciski. Logarytm, po prostu log oznacza logarytm dziesiętny, ln oznacza logarytm naturalny. No to, żeby obliczyć ten logarytm, to wciskam po prostu ln z liczby 67. No i obliczam, ile to wychodzi. No i to jest 4,2046 i tak dalej. Mam to zaokrąglić do części tysięcznych. Części tysięczne to jest ta czwórka. Czyli to, co jest na prawo od czwórki, muszę odrzucić, ale ponieważ tutaj ta następna cyfra jest większa od piątki, to muszę tutaj zaokrąglić do góry i zamiast czwórki wziąć piątkę. Czyli ten logarytm będzie w przybliżeniu równy 4,205. No i to jest wynik, o który nas pytano. Można się zastanawiać, czy on jest sensowny, jakoś go z czymś porównać. To jest trochę więcej niż 4, czyli to oznacza, że E trzeba podnieść do potęgi trochę więcej niż 4, żeby dostać 67. No a E to jest taka liczba pomiędzy dwójką i trójką, szacując to tak bardzo zgrubnie. No wiemy, że to jest 2 do czwartej. No 2 do czwartej to jest 16. Z kolei 3 do czwartej to jest 81. No więc widzimy, że E do czwartej to będzie coś pomiędzy 16 a 81. No to jest bardzo zgrubne oszacowanie. No tutaj podnosimy jeszcze E do potęgi trochę więcej niż 4. No ale więc spodziewamy się, że będzie trochę bliżej 81 niż 16. No i rzeczywiście ta liczba E do 4,205 i tak dalej, to ma być w przybliżeniu 67. Widać, że to jest przynajmniej w tym zgrubnym oszacowaniu, jakie tutaj sobie zrobiłem, dosyć sensowny wynik.